I cześć wszystkim, witajcie z tej strony Frodo, witajcie w drugim odcinku z serii Zagrajmy w War of Warriors Joanna Dark. Imperium kontratakuje, misja druga. Jesteśmy w Orleanie. Udało nam się dotrzeć do miasta. Miasto jest, słuchajcie, dość spore. Dużo ciekawych rzeczy tutaj jest. Ale o tym później. Najpierw udajmy się tutaj, gdzie mamy się udać. Dobra. The Bastard of Orleans. To pewnie jakiś, nie wiem, właściciel. Albo jakiś burmistrz. Allow me to introduce you to the Bastard of Orleans. You must be John. Well met. I'm the Bastard of Orleans. I'm here to assist you to protect our Dauphin and to rid Gentle France of the English aggressor. While I discuss strategies with my troops, Jean de Metz, please visit the blacksmith and the shop in Orleans. They offer many goods that may prove useful in our future encounters. Tak właśnie, mówi nam, żebyśmy zwiedzili miasto, odwiedzili kowala i sklep. Czy on ma jeszcze coś do powiedzenia? There are still many plans to make if we are to sway the tides of war in our favor. Please excuse me. There are still details we have to discuss, and time stops for no one. Yes, I have been discussing our future battle plans with Anasson. I must comment that underpowered forces here in the city of Orléans cause me concern. Dobra, musi przedyskutować tutaj strategię. Pokazuje nam się na mapie krzyżyk, gdzie mamy iść. I to będzie kowal. Odwiedzimy go. On jest gdzieś tutaj. Tutaj jest. Dobra. Pogadajmy, zobaczymy, co ma do kupienia. Dobra. Super, ma zbroję. Sprzedamy może tą starą, stary miecz. Nie potrzebujemy tego. A kupimy sobie nową zbroję. A to mogę kupić? Nie, już nie mam pieniążków. Okej. Dobra, ja również dziękuję. I teraz tak, odejdźmy i może ubierzemy Joannę w to. No i Gites. Bo to nie, tutaj nie. Tu jest Waypoint. Okej. Powiedzcie, jak w ogóle stoimy z punktami. Mamy 5 punktów do rozdysponowania oczywiście. I weźmiemy sobie jeszcze tutaj w jedno combo. Dobrze, i teraz każą nam jeszcze iść tutaj, krzyżyk kolejny. Mamy przejście na dole. Czekajcie, tu jeszcze... Niektórzy ludzie... Nie mogę przeskoczyć. Niektórzy ludzie mają dla nas zadania poboczne, ale widzę, że ci tu akurat nie. Dobra, sklep jest gdzieś tu. Przed wizytą w sklepie ja sobie zapiszę, dlatego że będzie atak na ten Orlean, na to miasto. To było tak, to było chyba F7. Dobra, zrobimy save. Dobra, słuchajcie, pogadajmy z nim. On tutaj ma jedzonko, ale my nie musimy od niego kupować już więcej nic, bo my mamy. Ale to jest takie pokazane w razie W, jakbyśmy potrzebowali. I teraz tak, jak tylko odejdziemy od tego sklepu, Orlean zostanie zaatakowany. O, właśnie. To jest jeden z bossów. Jean de la Pole. Fellow warriors, the callous English are up to their bloodthirsty tricks once again. Quickly, protect the lives of the innocents. Do not allow the citizens of Orleans to die at the hands of the English dogs. I shall protect the town hall.
should the invaders decide to attack the heart of a military operation. We cannot allow months of planning to go to waste. Dobra, słuchajcie, musimy tutaj bronić cywilów. 18 chyba cywilów. Oni tutaj mogą zabić. Jeśli to zrobią, jeśli przekroczą tą liczbę, no to wtedy koniec. No właśnie, już pobiegli. Już 6-7 zabitych. Nie wiem, czy dam radę. Cholera, mi zablokują, to koniec. Czekajcie, weźmiemy sobie jabłuszko. Może coś z tego wejdzie. Troszkę się rozpierzchli jeszcze tam z tyłu. Cholera. Strasznie dużo. Dwanaście osób już zabili. Dobra. Muszę pilnować też życia. Bo wiecie, o co chodzi. Dobra. No chodźcie tu. Dobra, zdobyliśmy nowy medalion. Dobra, chyba się udało. Teraz każą nam szybko zamknąć wrota, żeby nie weszli następni. Szybko zróbmy to. Dobra, udało się. Ten ucieknie. Ale z nim jeszcze będziemy walczyć. Dobra, udało się. The castle gate has been closed. The English troops can no longer enter Orleans. Super. But I feel this is not the last we will hear of our invaders. Meet me at the town hall, John. There is much to discuss. Dobra, musimy porozmawiać teraz z tym całym szefem. I fear that although we may have stabbed the enemy's intention, it is only a temporary respite. They may be amassing more siege machines and troops to attempt to re-enter Orléans by force as we speak. Further along the path lie two towns, that of Divers and Divoire. Although we cannot be certain, it is better to be safe than sorry. Eliminate all enemy occupying these two towns, for we must not allow the enemy to gather any more resources. Okay. Teraz musimy wyjść poza Orléans i uratować dwa miasta, które leżą właśnie w pobliżu Orléansu. Zrobimy to sami. Nie będę nikogo zabierał, bo mogę zabrać tego Jean de Metz, nie? Ale po co?
Niech oni zostaną. Myślę, że Joanna jest na tyle silna, że damy sobie radę. Słuchajcie, dobra, mam tutaj wiele punktów do rozdysponowania i to też zrobię. I jeszcze dwa na combo. Okej, okay, idziemy. Tam nie było nic, tam też nie ma. Tu mamy jakiś medalion dodatkowy, sprawdźmy to. Już mamy dwa medaliony, bardzo dobrze. No i idziemy. Będziemy czyścić tutaj teren. Dobra, idę, chłopaki. No chodźcie. Podejdą. Po prostu na dystans będę ich trzymał. Ajajaj. No chodźcie, chodźcie. Okej. Dobrze. Dobra. Tu jest pierwsze miasto. Łuczników trochę jest. Chciałbym najpierw tych z mieczem się pozbyć, a później łuczników, bo oni są naprawdę natrętni. Jednego mamy. Okej. Dobra. I teraz jak mnie zobaczą, to od razu zaczną strzelać. Mamy skrzynię, możemy ją otworzyć. Zawsze są jakieś skarby. Kolejny medalion. Pięknie. Dobra, jeszcze tutaj jest w tym kolesie. I super, słuchajcie. Uratowaliśmy wioskę. Zapaliło się niebieskie światełko. To znaczy, że wioska należy do nas, bo była na czerwono. Dobra, idziemy uratować następną wioskę po drugiej stronie. Dobra, tutaj mamy już kolejnych kolesi. Okej. Nawet ten się obronił. Za wiele mu się to nie zdało. Dobra, mamy kolejnych. Ach, broni się. Tutaj coś jest? Nie, tutaj chyba nie ma nic. Czyścimy mapę oczywiście. Dobra, widzimy następnych na czerwono. O kurczę, aż czterech łuczników, serio? Dobra, może najpierw tych. Chyba, że łucznicy polecą za nami. Nie, zostali, okej.
pięknie. Ajajaj. No właśnie. Critical attack. A nie było tak źle. Udało się. Czy tutaj coś jest? Bo czasem właśnie coś bywa poukrywane między tymi drzewami, ale dobra, nie ma nic, idziemy dalej. Tutaj, aha. Tych z mieczem, okej. Okej. Dobra, tutaj nie ma nic, idziemy dalej. Mamy kolejny. Skuba nieco bronił się. No. Dobra, pięknie. Idziemy dalej. I tutaj tak, tutaj mamy kolejnych. O nie, łucznicy. No, widzicie? To jest właśnie to. Łucznicy jak nas przyblokują, no to koniec. Nie to. Lebek. Dobra, udało się. Kolejni łucznicy. To są najgorsi. Bo uciekają. Gdzie on jest? No, jeszcze nie będzie tutaj trafiał. Udało się. Czy tutaj coś jest? Są jeszcze. Dobra, na szczęście łucznicy są z tyłu. No szkurde. Przyblokowali mnie. Okej. Dobra, no to weźmiemy sobie chlebek. Critical kill. Dobra. I na końcu mamy jeszcze łuczników. To właśnie z nimi będziemy ganiać tu. Po prostu uwielbiam to. Critical attack. Było tak źle. I tu mamy na końcu jakieś skrzynki. Zaraz zobaczymy, czy tylko samo jedzonko. Tak. Dobra, wracamy się. Tu mamy wyczyszczone. Bo jeszcze została nam ostatnia wioska. I teraz tak. Gdzie to było? Troszkę tutaj biegania. Dobra, tutaj.
Nawet widać, gdzie jest czerwone, więc... Okej. No, wstawać, chłopaki. Łuczników zostawię sobie na sam koniec. Kurczę. Znowu będzie bieganina. Dobra. Okej, jeszcze jeden. Dobrze. Pięknie. Zbliżamy się do wioski. Nie jest źle. Dobra, jeszcze tutaj był chlebek. Dobra, jest i wioska. Chyba się nie spodziewają nas. Trochę ich tutaj też będzie. Ale co tam? Nie takiej armii daliśmy radę. The enemy will return shortly. Finish off the enemies along the path and return as soon as you can. No dobra, czyli mamy za zadanie. We will have our hands full once the English return with the siege cannons. Wytępić. Before we adjust our reserves. Wstawaj, chłopie. Dobra. Co my tu mamy na górze? Łuczników, no tak. Po prostu ja ich uwielbiam tu. Papu. Kurde, no przecież nie wytrzymam z nim. Najpierw muszę się zająć tymi łucznikami, bo przecież zdarzyło. Critical attack. Critical attack. Jest jeszcze jakiś jeden? Chyba nie. A, tam jest jeszcze jeden. Dobra. Tu mamy jeszcze skrzynię. Zaraz sobie ją otworzymy. Pięknie. Pięknie, słuchajcie, udało nam się odzyskać nasze dwie wioski. Zdobyliśmy jakiś klejnot. Z czegoś tam 20 damage attack. Kurczę. Może to zamienimy. Co my tam? Tu mamy jeszcze jakąś skrzynkę. Dobra, i każą nam wracać do Orleanu. Tutaj jeszcze są skrzynki. Ale to pewnie też jedzonko. No właśnie. Myślę, że tutaj wszystko. Możemy wracać. Trochę tutaj będzie teraz biegania.
Nie chcę was tutaj zanudzać tą drogą. Mogę ją jakoś skrócić. My przybyliśmy stamtąd, tak? Chyba tak. Można się zgubić. Fajnie, że mamy całą mapkę wyczyszczoną. Właśnie to, tak lubię grać. O, właśnie tak wyczyszczoną, że jeszcze zapomniałem, tutaj mamy jeszcze naboje, znaczy strzały do łuku. Dobra, ale już jesteśmy przy Orleanie, więc śmiało. Dużo czasu nam to nie zajmie. Okej, idziemy. Dobra, zamykamy od razu. Zrobię zapis, a niech będzie tutaj. Dobra, idziemy teraz jeszcze raz do tego dowódcy. To jeszcze nie koniec tej misji, tego etapu. Dobra, porozmawiajmy z nim. It seems we have underestimated our foe's ability to deceive. According to my scouts, the English have a large convoy with a battery of siege cannons heading our way. If the enemy breaches our defenses, they will try to appropriate whatever military secrets we hold. This action must be prevented. I will arrange for our archers to line the castle walls. Prepare to defend the castle. Take this gem of the dagger's eye. It should serve you well. Dobrze, musimy po raz kolejny. O, jeszcze dał nam jakiś fajny jakiś kamień. Będą atakować ponownie bramę, tylko teraz nie wiem, z której strony, czy z tej samej. Tak, musimy tutaj obronić na zamek. Tylko że oni mają armaty i mogą się przedostać. Mamy dwóch bossów. Ten co był, ten Jean de la Pole cały. I jeszcze jeden, William de la Pole. Aha, czyli nie wiem, to są chyba bracia. I oni są naprawdę trudni do pokonania. Zobaczymy, ja zrobię coś takiego, że najpierw zwabię ich trochę tutaj sposobem. Właśnie, oni strzelają. Zwabię ich do... Chodź. We are to prevent, not invite enemies from entering. O, właśnie. No i tu przyjdą i sobie troszkę powalczymy. No chodźcie tu. Troszkę powalczymy sobie przez kraty. To jest bardzo dobry sposób. Gorzej, jak się przedostaną. Dobra. Kurde. Jak się przedostaną, to wejdzie mi ten dwóch bossów tutaj. Staram się ich tutaj wszystkich wyeliminować. Dobra, szybciutko chlebek. Critical kill. No chodźcie tu.
Koniec. Więcej chyba tutaj nie wejdzie. A nie, idą następni. Tego chyba autorzy, słuchajcie, nie przewidzieli. Ale dobra, przynajmniej połowę armii mamy za sobą. Ale targnęli, okej. I tutaj nam pomoże nasz kumpel. Żeby tutaj nie zginąć, bo szkoda by było. Tu jest ten boss. Nawet dwóch ich tutaj jest. Tak, i tutaj będziemy troszkę pomagać naszemu przyjacielowi. Więc damy mu tutaj trochę jedzonka, żeby się sam leczył. My sobie poradzimy. Mamy tego dużo. Zobaczymy. Dobra, jednego udało się pokonać. On oczywiście ucieknie. John. Został nam William. Z Johnem będziemy jeszcze walczyć nieraz. Dobra, jeszcze został jeden. Jeszcze po nim został medalion. Dobra, słuchajcie, wezmę sobie buszko. Dobra, udało się. On ma takie bardzo silne ataki. I need assistance. Może sobie zapiszę, żeby nie powtarzać tego. Nie będzie trójeczka. Dobra. No wstawaj, wstawaj. Jeszcze trochę, słuchajcie, jeszcze trochę. Pięknie, udało się. Jeszcze to zdobyliśmy do tego miecz, ale no on też ucieknie. Dobra. Jak to wygląda? Patrzcie, aż 19 punktów do rozdysponowania, no po prostu cudownie. Ja oczywiście w siłę to wszystko pakuję. Tam gdzie niegdzie w coś innego, ale to najważniejsze. Dobra, i tutaj mamy... O, tak zrobimy. Zostało nam tutaj jeszcze parę osób do wykończenia. Na, Wiktoria, szkoda, bo tam fajne rzeczy do zdobycia. No ale dobra, słuchajcie, udało nam się. Pokonaliśmy najważniejsze dwóch bossów. Także drugi etap jest za nami. Widzimy się w trzecim. Trzymajcie się. Cześć.